żeby wyszło. Panie Eliu. Oddaję go. Dziękuję bardzo. Stowarzyszenie Cztery Pary Rąk w Czarnej Dolinie. Przygotowałyśmy dzisiaj ten stół, ale nie ten stół jest tutaj najważniejszy. Najważniejsze jest to, że mogłyśmy się spotkać z naszymi koleżankami cudownymi z innych kół gospodyń, bo te spotkania są najważniejsze. Ale ten stół przygotowałyśmy tutaj potrawy wielkanocne, więc to co tradycyjnie. Przede wszystkim żurek. No żurek na białej kiełbasce z zakwasem, który zrobiła nam mama naszej koleżanki, co roku to robi, także zawsze nam oddaje ten zakwas. Co mamy tu jeszcze? Mamy przede wszystkim skupić przy roladach, bo naszym specjałem są rolady mięsne. Mamy tutaj skarb z oczkiem, mamy tutaj roladę, która bardzo wszystkim smakuje i tutaj to przyszły degustować. Wszyscy degustowali naszą roladę z jajek. Jest to rolada z jajek z koperkiem, wiosenna oczywiście. Mamy jeszcze tutaj pasztety. Pasztet z jajkiem, pasztet wieprzowy z warzywami. Sałateczki różne, jajka oczywiście, no ciasta. Specjalnością naszą jest tutaj ciasto, sernik naszej koleżanki, która naprawdę wypieka te serniki przepyszne. No i co jeszcze? No wszystko to tradycyjne, mamy koszyk, mamy tutaj, i w ogóle mam jeszcze naleweczkę swojskiej roboty. Orzecha włoskiego nasza koleżanka tutaj zrobiła, więc natrawienie dla wszystkich. Szyneczki, co tu jeszcze? To zapraszamy do degustacji, może tutaj jeszcze ktoś coś posmakuje. No i nie wiem co tu jeszcze, do spotkania w przyszłym roku, żebyśmy jeszcze się spotkały tak jak wszystkie razem. Dziękuję. I są panie właśnie seniorki z KUS, już oddaję jej głos. Nastój jest bardzo skromny, ale jest wielkanocny, jest tradycyjny, jest nasza mała grupka, więc chlebek jest pieczony, świeży, kulący, żurek jest też na zakwasie pani Mularczyk, która nam zrobiła zakwas. To tutaj koszyczek mamy to, co trzeba. Są jajeczka, jest kiełbaska. Dziękujemy za prezentację. No jak, mało skromnie. Przygotowałyście palmę? Piękna. No tak. A przygotowałyście mazurka? No oczywiście. No tak. Wszystko tradycyjne. Na zakwasie żur. Chlebek tradycyjny. No wszystko naprawdę pięknie. Dziękujemy za przedstawienie. Seniorzy. Jesteśmy wioską typowo rolniczą. Hoduje u nas się dużo bydła. Nasze krówki dają, szczęśliwe krowy dają pyszne mleko. Z tego mleka śmietane, masło, wszystko swoje. Z tych produktów na przykład tutaj jest paska zrobiona typowo ze śmietany, z polskich jajek, z polskiego mleka. Mamy też polskie wędliny z naszych świnek. Także przede wszystkim stawiamy na nasze lokalne produkty. Zaprezentowałyśmy nie wszystko to, co nasze koleżanki potrafią zrobić. Musiałyśmy zrobić selekcję i wybrać te rzeczy, którymi dzisiaj by się chcemy pochwalić, ponieważ rozmiary stołu były ograniczone, a też nie chciałyśmy postawić tyle rzeczy, chcieliśmy to jakoś ładnie wyeksponować. Zatem mamy oczywiście białą kiełbasę, tak jak przystało na wielkanocny stół, swojski chlebek, swojski masło do tego. Dodatkowo sałatki, oczywiście jajka, białą kiełbasą, tradycyjna jedynowa. Też chcieliśmy, żeby była to świnia oka i zapewnienie.
podniebienia mamy też notatkę z wątpustą, z gruszką, z żurawiną, która tutaj bardzo wszystkim smakuje. Oczywiście gotowana babka, celnik z naszego twarożku, jajka i dla oka, i dla podniebienia. Oczywiście tradycją na stole wielkanocnym jest koszyczek ze świecami. Zatem koszyczek też jest. No i babeczki. Też chciałyśmy troszeczkę, żeby było ładnie, więc jajko robione przez naszych mieszkańców. To tyle. Dobrze, moja koleżanka jeszcze by chciała coś dodać. Przystąpiliśmy również do konkursu wykonania panny. W sumie zamierzaliśmy. Ponadto też również przystąpiliśmy do konkursu Mazurka. Tu również członkowie się zapytywali. Szkolska przedstawia piękną stronę. I zaprosić, tak? Ja bym powiedział, że koniec, tak? Bo zaprosiły, tak pięknie zaprosiły, że to chodzi. Ale nie, no, oni jeszcze mają dużo do powiedzenia. Jest z nimi pan dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, z panią wicedyrektor i z całą grupą tutaj pańską. Potem daję głos, bo